po raz 18 spotykamy się na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt po to, żeby przeprowadzić bardzo fajną akcję i bardzo akcję popularną z punktu widzenia tych gmin, którymi się opiekujemy i z którymi mamy podpisane umowy. Cel jest dwupłaszczyznowy. Po pierwsze, żeby przedstawiciele gmin, głównie dzieci i młodzież, razem z opiekunami, z którymi do nas tutaj dotrą, zobaczyli, jak wygląda opieka nad zwierzętami, jakie to jest zadanie skomplikowane, jakie zadanie bardzo duże, i również chcemy pokazać tę transparentność naszego schroniska, ponieważ schronisko funkcjonuje na bardzo wysokich pułapach i zaangażowania finansowego, i opieki nad zwierzętami. Pracownicy to bardzo wyszkolona, bardzo wrażliwa kadra, która opiekuje się już od wielu lat zwierzętami z 17 gmin, bo z tyloma gminami współpracujemy. Również ważnym elementem jest to, że zarząd spółki przyjął sobie już w roku 2011 bardzo ambitne założenia dotyczące rozbudowy schroniska, a może inaczej mówiąc, poprawy standardów, które również nałożyła ustawa, nowa ustawa o ochronie zwierząt. Zainwestowaliśmy w schronisko w tych 4 latach ponad 900 tysięcy złotych w infrastrukturę, w poprawę bytu zwierząt, w rozbudowę również boksów, a w tym roku przewidujemy bardzo ważną inwestycję, poszerzenie terenu schroniska po to, żeby również wybudować ponad 20 boksów, ale główny cel budowy tych boksów to poprawa bytu zwierząt. Nie planujemy zwiększyć współpracy z gminami, bo tu już i tak jest bardzo duży wysiłek z punktu widzenia tego zadania, które realizujemy. Wydaje mi się, że również bardzo ważny element przy Mikołajkach to element edukacyjny, element takiego przyjrzenia się, jak trudny jest los zwierząt bezdomnych. Dzieci i młodzież bardzo emocjonalnie reagują na kontakt ze zwierzętami, ale to jest bardzo pozytywny aspekt, bo zdarza się tak i praktycznie jest to standardem, że po każdej takiej wizycie mikołajkowej zwiększa się ilość adoptowanych zwierząt. Jeżeli wspomniałem już o adopcji, to chcę powiedzieć, że jest to bardzo duże i bardzo ważne i bardzo takie ambitne zadanie spółki, ponieważ my w ostatnich latach średnia ilość adopcji zwierząt w roku to jest około 130. W tym roku tych adopcji będzie jeszcze więcej, bo zawsze uważałem, że obecność zwierząt tutaj na terenie schroniska powinna być elementem przejściowym. Najlepiej zwierzętom jest w gronie rodzinnym, w cieple rodzinnym, i o to zabiegamy. Również przy okazji zachęcam naszych partnerów do tego, żeby odwiedzali schronisko, żeby przyglądali się zwierzętom, dokonywali wyboru zwierząt, ponieważ na stronie internetowej istnieje możliwość oceny zwierząt, przyjrzenia się. Także bardzo serdecznie zachęcam do odwiedzania schroniska. Nie mamy nic do ukrycia. Schronisko to profesjonalny organizm i temu służą również te wszystkie działania, które podejmujemy jako zarząd i załoga spółki. Dużo karmy przywieźliście? Sporo. Sporo? A dlaczego tutaj przyjechaliście? Na zwierzę. Na zwierzę.